I wracamy do Państwa na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa ponownie, a teraz spojrzymy również na powstanie warszawskie, bo dzisiaj 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego, ale trochę z innej perspektywy, z innej strony, ze strony wydarzeń upamiętniających pomordowanych cywilów Warszawy, wydarzeń, które organizowane są przez Fundację imienia Janusza Kurtyki i portal na Facebooku Rzeź Woli i Ochoty. I tutaj spójrzmy też, kiedy te wydarzenia się odbędą, o tym, gdzie i jak na te wydarzenia się zapisać. Porozmawiamy sobie szerzej za chwilę, ale tutaj mamy ten plan. W sierpniu 4 takie wydarzenia zostaną zorganizowane. 6 sierpnia Marsz Pamięci śladami rzezi Woli, 7 śladami rzezi Ochoty i 13 sierpnia śladami zbrodni na ludności cywilnej Starówki i 20 sierpnia śladami zbrodni na ludności cywilnej Mokotowa. Są również tutaj zamieszczone oczywiście godziny. Tutaj te dwa pierwsze wydarzenia to jest godzina 17, dwa następne godzina 12, a o tym wszystkim i nie tylko porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest Piotr Brulikis, Fundacja imienia Janusza Kurtyki, portal Rzeź Woli i Ochoty. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I tutaj o tych wydarzeniach oczywiście będę chciał porozmawiać, również o tych tragicznych liczbach, które dotyczą cywilów Warszawy w trakcie powstania warszawskiego, ale też chcę porozmawiać o prywatnych, powiedzmy, sprawach, prywatnych przeżyciach, o takich wątkach osobistych i chciałbym naszą rozmowę rozpocząć od pana osobistych przeżyć, wydarzeń dotyczących pana rodziny. Wiem, że pana babcia przeżyła rzeź Woli, miała wtedy 9 lat i gdyby mógł pan szerzej opowiedzieć, przedstawić naszym widzom właśnie ze swojej perspektywy tę opowieść, to co przeżyła pana babcia. Jeżeli byłby to 5 sierpnia, czyli czarna sobota 1944 roku, jest duże prawdopodobieństwo, że moja babcia by zginęła, być może nie byłoby mnie. Był to 6 sierpnia, wyprowadzono moją babcię, prababcię i babci półrocznego braciszka z piwnic ulicy Staszica i doprowadzono do ulicy, biegu ulic Górczewskiej i Wawelberga, na rozstrzelanie. Oddzielono mężczyzn od kobiet. Moja prababcia rzuciła się do Niemca. Weźcie i nas, krzyknęła do niego. Następnie mężczyzn odprowadzono za wiadukt kolejowy przy ulicy Moczydło. A szczęście takie było, że po prostu zabrakło amunicji. Zresztą o tym też wspominał generał Heinrich Reinefart. Co mam zrobić? Mam więcej cywilów niż amunicji. No i tutaj właśnie to szczęście, ten brak amunicji, to też ciekawa sprawa, bo to zaznaczył pan na samym początku tej opowieści, że gdyby to inaczej się potoczyło, to mogło tutaj pana w tym studiu nie być. To też jest świetne oddanie tego, jak różny splot wydarzeń może wpływać właśnie na naszą rzeczywistość, na naszą perspektywę. Ale też chcę pana zapytać, kiedy pana perspektywa się zmieniła w obliczu tej historii, tej opowieści, kiedy usłyszał pan ją po raz pierwszy, nie wiem, czy z ust swojej babci, czy opowieść została inaczej przekazana, i kiedy po raz pierwszy zrozumiał pan znaczenie właśnie tych słów, tego, co się wydarzyło? Jak to wpłynęło na pana? 8 lat temu zostałem wolontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego. Pochwaliłem się babci. Babcia ze skrzywieniem przedstawiła tą trudną historię, tą tragiczną historię jej rodziny, która nie była w poprzednim pokoleniu mówiona, więc dowiedziałem się, co tak naprawdę wydarzyło się 5-6 sierpnia 1944 roku na warszawskiej Woli. I to była historia związana z moją rodziną. Tak, i wtedy do mnie doszło, zacząłem czytać literaturę, wchodzić szerzej w źródła, zobaczyłem, jakie było to ludobójstwo dokonane na niewinnych warszawiakach, Polakach, i stwierdziłem, że należy to bardziej upamiętnić. No i tak właśnie są dzisiejsze wydarzenia. No właśnie, teraz pojawia się pytanie, dlaczego, po co to upamiętnienie, dlaczego ważne jest upamiętnianie tego typu wydarzeń tutaj w tym kontekście powstania warszawskiego, dlaczego ważne jest mówienie o bohaterach, ale również o tych, którzy zginęli, o cywilach również w Warszawie, którzy ponieśli śmierć z ręki Niemców, ale nie tylko Niemców. O tym też sobie za momencik porozmawiamy, tylko to pytanie kluczowe, dlaczego ważna jest ta pamięć? Niektóre głosy przecież w ostatnich latach wybrzmiewają, że po co nam ta pamięć o historii, że powinniśmy patrzeć w przyszłość, żeby tę przyszłość budować, a historia była, minęła, nie ma co do tego wracać. Tak, do dnia dzisiejszego, promując wydarzenia, o których pan redaktor wspomniał, otrzymuję informacje, komentarze, po co wracać do
trudnej historii. Nie trudnej historii dla nas, tylko dla państwa niemieckiego. Po co rozdrapywać rany? Po co te pomniki? Po co te krzyże? Dobrze, nie pamiętajmy w ogóle. Tylko zobaczymy, do czego to wszystko dojdzie. Spójrzmy na dzisiejszy świat. Spójrzmy to, co się dzieje za naszą granicą. Historia niestety lubi się powtarzać. Wolność nie jest dana na zawsze, jak ktoś powiedział. Jeżeli chodzi o to, po co należy pamiętać, to przede wszystkim cywile walczyli w Powstaniu Warszawskim. To oni tworzyli barykady. Mój pradziadek przewracał, będąc tramwajarzem, przewracał tramwaje na rogu ulicy Młynarskiej i Wolskiej, żeby powstała barykada. To cywile złapali za broń. Więc im należy się szczególny szacunek i oni ponieśli największą ofiarę tej ludobójczej zbrodni dokonanej przez Niemców i jednostki kolaboranckie. Jakie to były jednostki? To też jest taki temat, który myślę, że być może w obecnej sytuacji niezbyt popularny, ale powinniśmy opierać się po prostu na faktach i o tych faktach rozmawiać. Jak to wyglądało? Gro pewnych osób chciałoby, żeby to byli Ukraińcy, którzy pacyfikowali ludność cywilną Warszawskiej Woli, co jest błędem. W źródłach historycznych dysponujemy liczbami około 50 do 150 żołnierzy narodowości ukraińskiej wchodziło w skład policji niemieckiej SS. Jeżeli chodzi o znaczące jednostki kolaborujące, które pacyfikowały mieszkańców Warszawskiej Woli, Ochoty, Warszawy, są to przede wszystkim jednostki azerbejdżańskie. Jest to przede wszystkim wschodniomuzułmański pułk SS, w którego skład chodziły narodowości azerskie, turkmeńskie, uzbeckie. Jeżeli chodzi o Ochotę, tu jest właśnie ten problem, ponieważ w latach 45-48 Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce nakazywała świadkom zeznawać pod przysięgą, że na Ochocie mordowali Ukraińcy, a była to rosyjska wyzwoleńcza armia ludowa, byli to po prostu Rosjanie. Więc w tym momencie i tak odpowiedzialność ponosi państwo niemieckie i to nie ma absolutnie żadnych tutaj innych możliwości, żeby to w ten sposób przedstawić. Ja nie chcę tutaj w żadnym razie bronić kolaborantów przez myśl, by mi to nie przeszło, ale pewnie do wyboru też były dwa wyjścia w ich przypadku, albo iść z Niemcami, albo no skończyć tragicznie. Absolutnie, oczywiście, jak trwała operacja natarcia na Związek Radziecki, oczywiście byli brani jeńcy wojenni ze wschodnich państw do niewoli i mieli właśnie to, co pan redaktor podkreśla, dwa wyjścia, albo zginąć, albo wejść w skład w szczególności jednostek SS. I tak właśnie się wydarzyło. Przede wszystkim też należy podkreślić, że wśród tych jednostek kolaboracyjnych była grupa zbrodniarzy wojennych, wypuszczonych ludzi z obozów koncentracyjnych, kłusowników, gwałcicieli. No, ludzie mówili, że była to po prostu istna szarańcza, istna dzicz. Zostawmy zatem tę dzicz, o której tutaj pan wspomina w cudzysłowie. Chcę zapytać o cywilów. Cywilów Warszawy, cywilów Powstania Warszawskiego. Ile osób zginęło? Ilu cywilów zginęło podczas Powstania Warszawskiego? Co roku 5 sierpnia o godzinie 18 uroczystości państwowe, uroczystości stołeczne odbywają się u zbiegu ulicy Alei Solidarności i Leszno. Jest tam pamiątkowy mur, na którym jest widoczna liczba 50 tysięcy. Napis brzmi pamięci ludności cywilnej Woli 50 tysięcy. Dzisiaj podawane są liczby od 15 do 65 tysięcy. Instytut Pamięci Narodowej podaje od 38 do 65 tysięcy. Drodzy państwo, przyjmijmy, że jest to kilkadziesiąt tysięcy wymordowanych, niewinnych dzieci, kobiet, starców, mężczyzn. Jakakolwiek nie byłaby to liczba, ginęli cywile, więc należy im się ogromny, należyty szacunek. Dlatego jest przede wszystkim organizowany już czwarty Marsz Pamięci Śladami Rzezi Woli, żeby upamiętnić wolę. To jest coś, co nie wydarzyło się w trakcie II wojny światowej nigdzie na świecie. Nigdzie na świecie nie dokonane zostało takie bestialskie ludobójstwo. Tutaj rozumiem, że mówimy o Woli, jedna z dzielnic Warszawy. Jak to jest w przypadku innych dzielnic? Czy tutaj znamy liczby, czy możemy mówić o jakichś szacunkowych liczbach? Tak, jeżeli chodzi o warszawską Ochotę, podawana jest liczba około 10 tysięcy zamordowanych cywili. Następną dużą zbrodnię Niemcy dokonali na warszawskiej Starówce, mordując przede wszystkim rannych, personel szpitali,
Następnie również, to są kolejne dzielnice, to jest cała Warszawa, czyli mamy łącznie liczbę pomordowanych cywili w ilości około 150 do 180 tysięcy. Zresztą to wszystko też jest wskazane na cmentarzu powstańców Warszawy, gdzie spoczywają prochy w ilości około 12 ton, zebranych oczywiście nie wszystkich po II wojnie światowej. Jeżeli słyszymy takie liczby, jeżeli słyszymy je w kontekście cywilów, ale naszych rodaków przede wszystkim, to pojawia się samo z siebie pytanie, czy musiało do tego dojść, czy musieli zginąć cywile, czy musieli zginąć w takiej liczbie? Ja myślę, że pseudosojusznicy, którzy stali za Wisłą na Pradze, już mieli Rosjanie, no i tylko czekali, aż Warszawa się wykrwawi. Nikt chyba nie spodziewał się, że Niemcy rzucą tak mocne jednak siły na Warszawę, ale to, co wspomniał w pierwszym dniu powstania warszawskiego Heinrich Himmler do Adolfa Hitlera, że jest to błogosławieństwo. Błogosławieństwem jest wybuch powstania warszawskiego, gdyż mogą wymordować ten 16-stolicę tego 16-17-milionowego państwa do cna. W końcu raz na zawsze. I tego dokonywano. No i jest to zbrodnia, która na przykład na Woli nie została rozliczona. No właśnie o tym rozliczeniu chcę porozmawiać, o tych katach, którzy dopuścili się tej zbrodni, o Niemcach, o też jednostkach kolaborujących. Jak to jest z tą odpowiedzialnością, z rozliczeniem tego wszystkiego? Czy dzisiaj Niemcy moralnie mogą czuć się właśnie rozliczeni, swobodni? Jak to wygląda według pana? Nie, absolutnie. Zresztą jest teraz poruszany temat reparacji wojennych już nie po raz pierwszy. Ma powstać 1 września, opublikowany ma być specjalny raport, z tego co wiem, w kilku językach, bardzo dobrze. Absolutnie Niemcy na zawsze będą odpowiedzialni za tę zbrodnię, nie hitlerowcy naziści, Niemcy, państwo niemieckie. To byli ludzie, którzy mówili w języku niemieckim. Jeżeli chodzi o głównych oprawców Gehenny Warszawy, warszawskiej Woli, to są przede wszystkim ludzie bardzo wykształceni. To jest doktor nauk politycznych Oskar Dillewanger. I jego grupa Dillewangerowców, właśnie tych kłusowników, bandytów, bandziorów, która mordowała, gwałciła kobiety. Następnym jest prawnik, notariusz Heinz Reinefart, który po II wojnie światowej nie został osądzony i był nawet burmistrzem w mieście Westerland na wyspie Sylt, następnie wszedł do Landtagu w Szlewiku Holsztynie, więc żadna kara nie dosięgła również generała SS Ericha Vondenbacha Zelewskiego. Żaden z tych zbrodniarzy nie poniósł kary. Absolutnie. Z tego, co jest wiadomo, ale nie do końca, Oskar Dillewanger został zamordowany w francuskiej strefie, być może nawet przez Polaków, którzy go rozpoznali, ale ani nie zostali oprawcy osądzeni po II wojnie światowej. Państwo stalinowskie też nie raczyło, żeby tego dokonać. Wiele rzeczy jest przedawnionych. Niemcy do dzisiaj nie zapłacili nam ani złotówki. Czyli ta sprawiedliwość do uzyskania gdzieś tam na górze w kontekście tych oprawców mordujących Polaków, naszych rodaków. Tak, absolutnie. Poza tym, no nie chcę tak wiązać wątków politycznych, ale dzisiaj te relacje Polski z Niemcami w kontekście wojny na Ukrainie, no widzimy, jak to jest, tak? My oddajemy coś, a nie otrzymujemy nawet czołgów, które zostały nam obiecane, więc relacje Polski z Niemcami będą zawsze ciężkie. Zostawmy może bieżącą politykę. Na koniec naszej rozmowy chcę zapytać jeszcze króciutko o te wydarzenia, o których wspominałem na samym początku. Gdzie można uzyskać więcej informacji, jak na te wydarzenia się zapisać? Tak, absolutnie. Zapraszam przede wszystkim na media społecznościowe Fundacji imienia Jonusza Kurtyki, na portal, na Facebooku Rzeź Woli i Ochoty. Wszystkie wydarzenia, miejsca zbiórek są podane właśnie w tych mediach, których podałem. Przede wszystkim tu zapraszam na sobotę, godzina 17, ulica Karolkowa 56, 4 Marsz Pamięci śladami Rzezi Woli. Dzień później upamiętnimy ofiary Rzezi Ochoty, spotykamy się przy ulicy Grójeckiej 17A. Wszystkie informacje szczegółowe, to jest wszystko bezpłatne, proszę tylko zabrać ze sobą znicze, żebyśmy zapalili przy tablicach, wspomnimy pomordowanych. Tutaj musimy postawić kropkę, pięknie dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego. Piotr Brulki z Fundacji imienia Janusza Kurtyki, portal Rzeź Woli i Ochoty był moim i państwa gościem. Jeszcze raz pięknie dziękuję, dobrego dnia. Życzę państwu również i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.